Okej, witam Was wszystkich ponownie. Ja jestem Sandra, a to jest chyba piąty odcinek. No i tym razem Jody jest bezdomna, a ja niestety dalej przeziębiona. Wow, fajna pogoda, co? Czemu ty się tak patrzysz tam? Czekaj. O, pięknie. Nie fajnie. Jeden mógłbyś ich tak ten zabić, czy nie? Budka telefoniczna. Nie doszłam jeszcze do tego etapu i nie wiem, co się stało między Jody a Nathanem, że ona tak na niego reaguje, że stała się osobą bezdomną. Jakiś alarm słyszę gdzieś. Dobrze, proszę pana, proszę tutaj się spojrzeć, bo tam dziewczyna leży nieprzytomna. Nie patrz się na ścianę. Hej. Panie. Panie. Myślałem, że jej nie widzi jeszcze. Przepraszam, czy jej się śniło to, co ma się dopiero stać? Streets a few days ago. You're in pretty bad shape. You've been taking care of me? Ah, come on, somebody had to. I couldn't leave you lying there, dying like a dog in the street. I understand. What's your name? Jody. Welcome back to the land of living, Jody. Nice to have some company every once in a while. Some coffee? O tak, poproszę.
Z mlekiem. Smutne trochę, kurde. How long you been on the streets, kid? Lewa. A few weeks? Something like that. About 3 years from now. I don't know how many times I thought I was gonna snuff it. Let's go completely nuts. But I guess you can get used to anything. Even live with nothing. You want to run? Parents? Crazy boyfriend, something like that? A, powiem mu prawdę. Problems with the law, huh? Nah, it's like, it's none of my goddamn business. As long as you ain't killed somebody, it's fine by me. You got someplace to go? Family? Friends? Somebody missing you? No. Kłamiesz. Yeah, I guess there is someone, but I don't want to see him now. Not like this. O kim ona mówi? O Nathanie, czy nie wiem, jak on miał ten z FBI czy CIA, nie wiem, nie pamiętam. I ain't got much to share, but whatever I got's yours. Thanks. Smutne trochę, nie? Taki obraz życia na ulicy osób bezdomnych. Halo, panie. Dzień dobry. On jest chyba niewidomy, czy nie? Welcome to our magical kingdom, my lady. Już? Czy ja to mogę Aidenem? Czy to jest jakaś znajdźka dla mnie? Poczekaj, tutaj coś jest. O, au, au, au. Oś tutaj. Tutaj coś było, patrz. No ale nie mogę nic zrobić Aidenem. Narkoman. Tak przez rękawiczkę? Brudną igłą? Tam jeszcze kogoś widziałam, tą kobitkę. Wciąż jest. Ale przykre. Kobieta w ciąży i kurde mieszka pod mostem. Masakra. Nic tutaj nie masz. No czekaj, tutaj coś jest. What? Ej, co to za miejsce?
Danger. Co tam jest? O kurde. You got the jitters. You on drugs? No. No, 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 no. It's not what you think. It's hard to explain. Well, don't explain. Save it. But I gotta tell you, I ain't got no dope and I want nothing to do with that shit. You got it? No, I don't do drugs. Okay, that's the truth. No, chyba ci nie wierzę. O, shit story, bro. Au, nawet Aiden tam nie chce wejść. Ale jaja. To jest nóż. Serio. GD. A co się stanie jak... A, spróbuję. Albo nie. Odłóż. Nie płacz, dziewczyno. Bo wiem, co się stanie na przykład, jak wejdzie na most i będzie chciała się z niego spierdzielić. Aiden ją powstrzyma, ale nie pamiętam... A nie, nie mogę już z nożem nic zrobić. Pewnie też by próbował ją powstrzymać. Szukam znajdziek ogólnie. Misiaki. Czy ja tam mogę iść? Ujść? We got no more food left. We got nothing left to eat. We gotta do something about it. You wanna see how things work around here? Yeah. Czy ona może tutaj się cofnąć? Czeka na nią. Chwila. Bo chce coś... A, jednak już nie można. No, tak jak mówiłam, znaczy, mamy do wyboru albo się rzucić tam pod jedący pociąg, pod samochód, albo cofnąć nogę. Nie w przypadku, jeśli wybierzemy zrzucenie się tam pod jedący samochód, to Aiden nas ratuje. No. We need to make about $5. And that's for something hot. I would try here. The cold will make people feel more generous. Stan. I don't think it makes sense both of us being in the same place. Ja wiem, na czym zarobić, moja kochana, dużo. Na graniu na gitarze, tylko gdzie to było? I szukam znajdziek ogólnie. Pa 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 pa. Oj. Kurde, ale tutaj jasno. O, patrzcie, zacięli się w przejściu.
Anton, przestań. Ty, ale jaja. Zacięli się w przejściu. Czy ty możesz iść szybciej? Zobaczcie. Ale jaja. Ej. Zobacz. Ej, Den, czy ty możesz tam wejść? Czy nie bardzo? Chcę przejść przez zamknięte drzwi, serio. Dobrze, ja wiem, że to boli, ale... Jest w ogóle śmieszna sytuacja. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam tutaj. 17 minut. Hey, baby. Cześć! Looking for a few extra dollars? Nie. Z tobą na pewno nie. Wow. Ej, co tam jest? You should come back. A czekaj, bo ja sobie zwiedzam. Wcześniej tutaj nie byłam, jak grałam pierwszy raz. Więc... Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje. Chy. Dangerous. Co są za... Jezu, myślałam, że ten facet idzie za mną. Cześć. Mogę iść dalej, ale zatrzymam się tutaj. About froze my fingers off trying to play it before. You want to try? Be my guest. Bierz gitarę i zarabiaj. O nie. Ale mam ciarki. Nie, nie przerywaj. Było miło. Wow. Ile ja się pytam? Ile? Na pewno więcej niż pięć dolców. No, ja jestem ciekawa, ile Stan zarobił. How's it going? Not great.
Holy shh. Jody, where did you get all that cash? I found it. There was a guy with a guitar, and I play guitar. I made a few bucks. Oh wow, that's something. That's really something. Stay right here. I'm gonna go get us some food. Weź, Judy, kurde. Szesz mnie, kurde, wstrzącha. Wstrzącha. O nie. No teraz będzie chyba czas na lanie. Proszę, to gnoje. Back off and you won't get hurt. Jak nie będzie mi sklika, to będzie okej. Masz w ryj, gnoju. What? O, ad tam, what? Przecież... Ty gnoju. O, fuck that. Gdzie? O, nie. Jakim cudem. Jody, weź im dokop. Masz w ryj. Teraz ty? Z kamerą? Kilka razy dostało w papę. Nie wiem, jakim cudem. There was four of them. What's up? Is one of you? Four assholes. I did not know how to fight. Let's get out of here before they come back. All right. Znowu próbujesz? Dobra. Piję herbatkę z miodem. Come on, Jody. Help yourself. Hey, we even got a bit of chocolate for dessert. Chocolate? I don't reckon I even remember what that tastes like. What happened to you, Stan? They got in a fight. If it wasn't for Jody, I'd still be lying there. You should have seen it. There were four guys. Jody kicked herself some ass. When is your baby due? Next month. Ooh. She hasn't been kicking for days. I hope she's all right. Boyfriend used to beat her up. Ooh, ale mam ciarki. He probably would have killed her. Jimmy, który to Jimmy? To ten narkoman chyba. Jimmy? Are you okay? Trzęsiawkę ma. Cold. Jasne. I'm so fucking cold. Drugs. How long have you been here? I found the bridge about
know, 6 months ago. Bumped into Walter. Jimmy showed up. Tuzi's been here, what, like 3 weeks? Walter, to ten, czarny. Walter, how did you end up here? I was a high school teacher. Till I stopped being able to pay back the loans and lost my house, my job, all my friends. Ended up here on Dead End Drive. How about you, Jody? You haven't said much about yourself. How did you end up on the street? Some things that I'm not proud of. Until I realized I was being used. I know that this is gonna sound really strange, but I'm different. It's made my whole life a fucking mess. You said you were different, Jody. In what way? Szczera. Ever since I was born, I've been linked to an entity. His name is Aiden, and he's always with me. He's here right now. Looks like Jimmy isn't the only one with a drug problem. Czemu ja to robię? Tuesday. Do you want to know how your baby is? Give me your hands. Żyje. Don't worry about your baby. Everything's all right. No. I know. I saw her. Teraz ciebie chcę. What are you doing? Trust me. Oj, oj, a tak, w ten sposób. Jody, you all right? Stan, my love. Jo, pierdziele, jaka faza. That's not funny. It's been a long time, Stan. 4 long years. Nancy. Nancy, can't be you. It's me, my love. I never left. I've been here beside you all this time. My God. Breaks my heart to see you so lost, so desperate. Ja się zastanawiam, kto to stoi obok niego. Masakra. I'm empty without you, my love. I'm so empty. Stop living in the past. Nothing's gonna change what we had together. Now you have to start a new life. Go back to work. Fall in love. Just be happy again. For me, Stan. Do it for me. I miss you. Ona wygląda creepy z tymi oczami. God help me, I miss you. Myślałem, że on jest ślepy.
No problemu. Stan. O kurde, rodzi. O, nie fajnie. She's got contractions. We need an ambulance. We need a whole goddamn hospital. Nie było mogło zabrać. Jak jest bezdomna. Jesus Christ, girl. We ain't got nothing here. Ain't got as much as a blanket, hot water. We got nothing. Hold on, calm down, we'll find a way. All right, Jimmy, down the road away, this old abandoned building, figure out a way inside. On my way, go. Jaki przyćpany. Tuesday, okay? Jody, come on, we gotta go get everything we need. Now you girl, don't be having no baby till we get back, all right? I'm trying, but you better damn well hurry! Do sklepu. Jody, come on! No czekaj no! Skąd tu się biega? No. Besides, we don't have any money to pay for it anyway. So what are we gonna do? Listen. I want this baby to have a chance. Even a tiny little chance in this big fucked up world. I want it to be warm and have a diapers and a bottle and decent clothes like any other human being. I won't let it be born in the trash under a bridge. I won't. Okay, so what's your plan? I don't have one. But we'll figure it out. Come on. All we need in there. We just gotta get in. God damn it! There must be a way. There must be a fucking way. Leave it to me. Huh? Why? What are you gonna do? Just trust me. Aye, aye, aye. To jest gdzieś kamera. Ej, nie baw się tym. O, tutaj jest. Boże, ale jestem ślepa. Damn, how the hell did you do that? No time to explain. Let's just take what we need and get out of here. I took everything I could. Okay, let's get the hell out of here. Oh, there you are. Hurry, the water broke. Did you get into the building I told you about? Yeah, Walter's there with her. Come on, we need to hurry. No to idziemy odebrać poród. Kurde, Jody, co ty robisz? Idź normalnie. This way!
Kurde, co ty robisz? Just in time, guys. Seems like it's gonna be any minute now. Now what? Anybody know what to do? Leave! All of you. Except Jody. I just want Jody. You know that I've never done anything like this before. Well, me neither. Didn't want those guys standing around staring at me when I'm wrecked in pain. Okay. Okay, don't worry. Don't worry, we're gonna figure this out. We're gonna figure this out. I mean, how hard can it be? Okay, let me just help you get those off. Aha. Co teraz? I'll just clean up this old mattress. Nie będziemy cię pocieszać. Oddychaj. I co? Wow, it's so tiny. It's a girl. Her name's Zoe. Shit, man, she's goddamn amazing. Hey, watch your language, Walter. She understands everything you say. She's more than amazing. She's magnificent. I couldn't have done it without you guys. And Jody. You're married, Jody. Our marriage.
Kurde, no nie płaczcie, do cholery jasnej. Tych czterech gnojków ogień podłożyło. Obudź się. Oh god. Where are the others? Walter's on this floor, Jimmy, and Tuesday and Zoe are upstairs. Get out of here, I'll go get them. No, come with you. No, I'm going alone. Też miałam kiedyś taką sytuację. Mieszkałam z ciotką, a ciotka głupia zostawiła świeczkę zapaloną na noc. I świeczka ta była... świeczka była postawiona na telewizorze. Tak długo się paliła, że wtopiła się w telewizor. Gdyby nie obudziła mnie ciotka, to bym w ogóle nie wstała. Pamiętam, że przez pół nocy kaszlałam i miałam w ogóle cały nos zapchany tym czarnym syfem. To, co się paliło, nie? Masakra. Masakra. No już idę, czekaj. Ujaja. No on sam nie skoczy. Proszę tutaj. We'll need to make him move. Hopla. What happened? Get out! Now! The baby! You gotta get the baby! Next door! Cię kurde wystraszyłam, serio. O. Hopla. Johnny! Come on, let's get out of here.
downstairs, quick! Ej, Judy, musisz wyskoczyć przez okno, laska. No, nie ma wyjścia. O Jezus. Myślałam, że do przodu. Przepraszam. No, proszę bardzo. Spectacular, huh, guys? A little gas and a lighter and the roaches pour out of the nest. Fucking hate happy endings. It's good to see you again, bitch. Hey, leave her alone! Calm down, cockroaches. Such a hero now, are you? Did you get it, Ed? Yeah, but it's in the can! Alright, come on then, let's go. Bastards! Przepraszam, ale ona nie dostała w łeb. Dostała po nogach. She's not breathing. She's not breathing! Oh my God! Oxygen! We need oxygen! We're losing her. Get out of here! Jody, no! Please don't leave us, Jody. Don't leave us!
Please let me see her! Who was that woman? Why are you showing me this? Is she my mother? Sądząc po tym, to stworzyli drugie przejście później, nie? Tych istot. Aiden? Ale ci ogolili, dziewczyna. Może zobaczyć się w lustrze. Oh, ładnie. She's been in a coma for several months. Can we see her? No. Are you family? What? Od miesięcy? This girl is wanted for treason, so we have an arrest warrant if that's what you need. Okay. I'll take you to her. O kurde, jak wysoko, serio. Chodź. So, where is she? That's weird. This is a room. She should be here. Shit. She went out the window. Oh, that's impossible. We're on the fifth floor. She couldn't go out the window. Call it in. That girl cannot get away. Aha, to było to z początku, jak ją ten szeryf zgarnął. O, postęp. Może nie zarobiła w ciebie pieniądze. Zdobyła coś niedużo pieniędzy. Ciepły posiłek. Kurde, nie pomogłam wszystkim po kolacji. Jak miałam pomóc wszystkim? Przed jej uratowała wszystkich z pożaru. Nie próbowała się zabić. Pobiła bandytów. Opowiedziała Irenie. Uciekła z budynku. Nie poznała losów bandytów.
No nic, ja się z wami żegnam. Ja już więcej dzisiaj nie dogram, bo jest po trzeciej nad ranem. Jestem zmęczona, chce mi się spać. Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i dobranoc wszystkim. Cześć.